Cześć dziewczyny, cześć kochane. Dziś jestem właśnie po zakupach z klientką Olą i przed chwilą zadałam Wam pytanie w Insta Stories, czy chciałybyście przegląd sukienek z niektórych sklepów letnich. No i odpowiedziałyście oczywiście, że tak, także ja lecę i dla Was nagrywam właśnie dzisiaj taki film prosto z galerii Stary Browar. Poznajcie. Czyli nie jest sukienka, ale tak. Piękny kombinezon z krótkimi właśnie spodenkami, że musiałam Wam go pokazać. Jest cudowny. No, cześć, jestem już w przymierzalni w Portofino i powiem Wam, że bardzo miła tutaj jest obsługa, bardzo miła pani i to, co jest wspaniałego, to jest przymierzalnia, która jest naprawdę duża, przestrzenna, drzwi zamykane, u góry sufit zamknięty, lustra z jednej, z drugiej strony, także słuchajcie, nic, tylko przymierzać. A to dzisiaj moja stylówka, spódnica Erdős zeszłego roku, moje ulubione, też wygodne buty, no i t-shirt. Lecimy. I założyłam pierwszą sukienkę, bardzo taką luźną, jak możecie zobaczyć. I to, co jest fajnego w tej sukience, to to, że ona, jeśli jest właśnie tak puszczona na luźno, to wiadomo, nie pokazuje, nie podkreśla kształtu naszej sylwetki. Jednocześnie jest miło, fajnie, przyjemnie i wygodnie wtedy, kiedy latem mamy opalone ciało i jest ono trochę podrażnione od słońca. Nic nas po prostu nie uwiera, nie ociera i to jest świetne. I oczywiście wtedy, kiedy jest tak luźno puszczona sukienka, świetnie można ją narzucić na strój i lecieć po prostu sobie na plażę wygodnie, fajnie, tak casualowo, stylowo to wygląda. Zaraz Wam pokażę sukienkę, jak ona będzie właśnie też przewiązana wraz z dodatkami. Tak wygląda już sukienka po przewiązaniu. Pięknie się układa, muszę Wam powiedzieć. Nie chcę za bardzo tutaj się ruszać, ale naprawdę czuję się w niej bardzo, bardzo fajnie. I ona będzie teraz, jak jest przewiązana, bardzo fajnie pasowała do typu sylwetki S, czyli takiej, którą ja mam, i typu sylwetki T, która ma szersze ramiona od bioder, dlatego że falbany troszeczkę na dole dodadzą objętości, a tutaj dzięki temu, że ja właśnie rozpięłam sobie ten dekolt i tworzy linię V, to bardzo fajnie wyszczupla i wysmukla górną część sylwetki. Także naprawdę jestem zadowolona, polecam. I teraz pokażę Wam, jak można dodać dodatki i wystylizować ją na takie dwa sposoby. Pierwszy, taki luźniejszy. Już przygotowałam sobie tutaj, słuchajcie, czapeczkę, gdzie dodałam po prostu czapkę białą, która nawiązuje do butów. I to jest taki zestaw, o tak cały, żebyście widziały, Wam pokażę. I to jest taki zestaw typu właśnie jednego z przedstawionych dla Was też schematów, dzięki któremu właśnie tworzymy i uczymy się tworzyć zestawy ubrań. W schematach widziałyście 3, 2, 1. Tu jest właśnie powtórzenie jednego koloru w obuwiu i właśnie w czapce. I to jest taki zestaw, który jest bardzo taki, wiecie, cool. Totalnie na luzie i też fajnie z elegancką sukienką. To taki, wiecie, bardziej elegancki, z kapelusikiem, z kapeluszem. O, bardzo fajny kapelusik, podoba mi się. I do tego też dokładam kabelek do tyłu. Dokładam też do tego bardzo fajny koszyk, zobaczcie. On jest też taki melanżowy trochę. To jest połączenie beżu z czarnym i też pięknie wygląda. I bardzo fajnie tworzy taki nam zestawik z eleganckim kapelusikiem. Na sukienka, zobaczcie, ona po prostu płynie. Jest tak wspaniała, cudowna, przecudowna jest. Zobaczcie, jakie ma piękne kolory. Ślicznie się układa, piękny dekolt V, wydłuża w ogóle też sylwetkę, jest długa. Pomimo tego, że jestem niska i też mam 1,63 m, to fajnie wygląda i nawet
Widzicie dziewczyny, jeśli jest niska osoba i zastanawiacie się, czy możecie ubrać długą sukienkę, jak najbardziej możecie. Po prostu płyniecie sobie w sukience na wakacje z taką piękną swobodą, pięknym stylem. To jest taki styl boho, także jeśli lubicie boho, lubicie takie kolory, ja bardzo lubię też niebieski, to z pewnością polecam, żeby ją przymierzyć i zobaczyć, jak się będziecie w niej czuły. No i tu jest ten piękny kombinezon dziewczyny, z tym, że on jest za luźny. Spokojnie mógłby być rozmiar mniejszy, to jest 8, czyli 6. Jak ja sobie tak to ściągnę, zobaczcie, z tyłu bardziej to lepiej też to wygląda, żebyście lepiej widziały. Piękny jest ten kombinezon, leciutki, też 100% bawełna i o, tak fajnie też wygląda. Kolory są piękne, brąz właśnie z takim niebieskim, czyli takie kolory lata, wody. Fajne. Oczywiście do tego sportowe buty albo sandałki właśnie też brązowe, takie z naturalnej skóry, naturalnego koloru. No i mam tutaj też do tego oczywiście koszyczek. Taki, który jest dosyć duży, masywny, spokojnie ręcznik, kocyk na plażę albo na takie letnie, wiecie, szybkie zakupy gdzieś w mieście. Bardzo fajny zestaw. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo mi bardzo. No to co, dziewczyny, lecimy dalej. Sukienki ładnie tutaj poukładałam, wszystko ładnie odłożyłam i też na to zawsze jestem wyczulona i tego też uczę dziewczyny, które uczą się u mnie też na kursie dla osobistej stylistki, czyli chcą też pracować tak jak ja. O, tak Wam lepiej może pokażę. Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby odkładać wszystko to, co nie zabieramy ze sobą, odwieszamy z szacunkiem ładnie, tak jak zabrałyśmy to w sklepie z wieszaka, bo czasami też można obserwować, często obserwuję jakieś leżące rzeczy i tak dalej. Wiadomo, to jest ok, no znaczy jest ok. Wtedy, kiedy jest dużo ludzi i naprawdę jest dużo podkładanych tych rzeczy, to czasami też one po prostu gdzieś tam na ziemi leżą, spadną. Jednak zawsze pilnuję tego, żeby odłożyć na swoje miejsce z szacunkiem ubrania. Bo przecież my je kochamy, to musimy je szanować, tak jak siebie. My już sobie lecimy teraz w browarze z nowej części do starej i lecimy z mojito. Tu jest, zobaczcie, jak pięknie, można sobie usiąść też fajnie w restauracji, kafejce i wypić coś dobrego. No i tu już jesteśmy w nowej części, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu jest trochę schodów w dół, kilka pięterek. Tu mamy za chwilę mojito i teraz Wam też pokażę, jak tu pięknie wygląda. O. A tam sobie dzisiaj rano śniadanko jadłam. To znaczy nie w McDonaldzie, ale w Salad Story. Dobra, lecimy do mojito. Hello, dziewczyny z Mojito. Przymierzyłam właśnie pierwszą rzecz, którą wybrałam. I nie jest to sukienka, ale jest to wspaniały kombinezon, który chciałam Wam pokazać. Ten kombinezon świetnie też wydłuża właśnie sylwetkę. Czyli będzie świetnym rozwiązaniem dla dziewczyn, które chcą wydłużyć swoją sylwetkę. Wysmuklić, wyszczuplić i też takich, które chcą wyglądać na wyższe. Po prostu. To jest taki bardzo fajny trik stylizacyjny, który możecie też wykorzystać. I ten sam kombinezon jest w kolorze też takim bardziej neutralnym, w kolorze takiego bardziej pudrowego różu. O, jak widzicie, to jest ten sam kombinezon. Ja mam na sobie rozmiar 36. Także fajnie, bardzo mi leży, fajnie podkreśla też talię i powiem Wam, że nawet dla osób też, które mają sylwetkę O, które mają delikatnie brzuszek, to też świetnie będzie wyglądał ten kombinezon, bo on tutaj bardzo fajnie w pasie ściąga wszystko. Także super, dajcie znać,
Jak Wam się podoba. Sukienka tym razem, też w pięknym kolorze niebieskim, takim morskim. Zobaczcie, naprawdę świetnie widać ten kolor. Ma piękny dekolt, czyli taki wydłużający. I powiem Wam, że taki dekolt bardzo często można zobaczyć na czerwonym dywanie i nie bez powodu, dlatego że on wygląda bardzo lekko, wysmuklająco i bardzo, bardzo elegancko. I ta sukienka też jest lekka, taka zwiewna, wiecie. I ona ma też pasek z tyłu, który ja sobie z tyłu zawiązałam, ale jak Wam to pokazać? Dobra, tak widać. Jednocześnie ten pasek może być przewiązany tutaj też z przodu. No, ja go zawiązałam po prostu z tyłu. Do tego jasna dżokejka, jasne buty na sportowo albo kapelusik, sandały na bardziej elegancko. Także koszyczek, lecimy na plażę albo na zakup. Zładowała mi się właśnie bateria w telefonie. O, tak jest lepiej. Ale dam radę. Kolejna sukienka satynowa. Bardzo fajna, luźna. Z tym, że ona tutaj u góry rozmiarowo jest mi za luźna. Tutaj jest jednak najlepsze światło. Dlatego mogłoby być rozmiar mniejszy. Ona też jest taka fajna. Bardzo wygodna. Będzie na pewno na takie gorące dni opalone ciało. No i na wieczór widzę ją na elegancką, bardzo fajnie, z oversize'ową marynarką. Klasyka. Pięknie będzie wyglądała. No, super. Sukienki, które Wam dzisiaj też pokazałam, ze Sportofino, jak i Mojito, możecie do nich dodać fajne dodatki i stworzyć też naprawdę fajne zestawy. Wystarczy dodać właśnie jakieś sportowe buty, albo klapki, czy też sandałki, koszyk, czapkę, kapelusz, czy też chustę na głowę. I to są bardzo fajne takie letnie stylizacje. I taką podpowiedź też również mam dla Ciebie. Pamiętaj, że jeśli nie pobrałaś też prezentu, wypełniając ankiety i odpowiadając dla mnie też na kilka pytań, dzięki którym będę mogła stworzyć dla Ciebie więcej takich też materiałów a propos właśnie nauki tworzenia zestawów ubrań, dzięki czemu szybko każdego ranka będziesz mogła się ubrać, to kliknij w link w opisie i pobierz sobie również też prezent. Tam są takie trzy algorytmy, które pokazuje, przykłady, które pokazuje, na bazie których możesz stworzyć dla siebie takie pierwsze zestawy ubrań. Będzie mi też bardzo miło, jak mnie oznaczysz na Instagramie i pokażesz, co fajnego stworzyłaś. Sportofino i Mojito. Sportofino z pewnością jest bardzo fajna jakość, wysoka jakość ubrań i czuć, że te tkaniny są naprawdę, naprawdę fajne, wysokiej jakości. One tak fajnie płyną, fajnie się też układają. Mojito nie ma już tak dobrej gatunkowo jakości materiałów, jednocześnie tak, że można też coś znaleźć. Także myślę, że każda z Was coś fajnego na te wakacje wybierze dla siebie, żeby stworzyć swoje własne fajne zestawy ubrań. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym. A jeśli oczywiście chcecie skorzystać z mojej pomocy podczas zakupów, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Link do takiej bezpłatnej konsultacji również znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz są już wyprzedaże, zaczynają się wyprzedaże, także jest to świetny okres po to, żeby uzupełnić szafę o to, co właśnie w tym momencie Ci brakuje. Zapraszam. Pa, pa!